To jest posrane, ale pod koniec września dowiedzieliśmy się o sekcie z Podkarpacia. Już za chwilę wyjaśnię wam ten temat, a co więcej, w internecie pojawił się pewien kolejny bardzo ciekawy mem, tym razem jest to Opium Bird, czyli ptak z 2027 roku, wokół niego też jest pewna tajemnica i dzisiaj całą wam ją wyjaśnię, łącznie z tematem tajemniczej sekty z Podkarpacia, która rzekomo składa ofiary ze zwierząt i ludzi, ale za chwilę wszystkiego się dowiecie. Tak więc siemano wszystkim, Mondar z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Na początek sorry, że tak to wygląda, ale spieprzył mi się statyw, więc muszę się ratować własną ręką. A na początek pociśniemy sobie z tematem sekty z Podkarpacia i tak, wiem jak to brzmi, coś takiego naprawdę pojawiło się w internecie i teraz wam to wyjaśnię i obalę w 100%. Tak więc zacznijmy od tematu lekko zabawnego, a trochę poważnego. Mianowicie wraz z końcem września dowiedzieliśmy się o pewnej rzeczy, która gdybyśmy mieli w tym momencie 2018 rok, na pewno poszłaby viralem na cały internet. Ale jako że mamy 2023, a ludziom zjeżdżanie winną do piekła się trochę znudziło, to się tak nie stało. Mianowicie pod koniec września dowiedzieliśmy się o sekcie z Podkarpacia. I nie, to nie jest fake, w sensie pewnie jest, ale nie z mojej strony. I tak jest, ten temat bardzo ostro zalatuje takim 2018 rokiem, kiedy były te wszystkie straszne... nie wiem, czy mogę powiedzieć to słowo, ale okej. Klauny z Koszalina, sekty z Instagrama i tak dalej, już za chwilę trochę rozwinę tę myśl. Otóż właśnie 29 września w internecie pojawiły się takie zdjęcia jak chociażby to, które rzekomo ma pokazywać ową sektę z Podkarpacia, która to rzekomo ma grasować po lesie we wsi Grębów. I początkowa relacja opisująca całą tę sytuację brzmiała w ten sposób. W okolicy Przyszów, Jamnica, Grębów pojawiła się jakaś sekta chodząca po lasach i m***ująca zwierzęta. Uważajcie wszyscy na siebie, bo ludzie z wiosek mówią, że wchodzą na posesję, łapią za klamki, czy jest otwarte, świecą po oknach w nocy, zwierzęta domowe. Bądźcie czujni i pilnujcie się wszyscy nawzajem. Pisze mieszkanka powiatu stalowolskiego. No i wiecie jak to jest, w internecie bardzo łatwo jest puścić fejka, tym bardziej jak podpierasz go takim zdjęciem. Tak, to zdjęcie zdecydowanie wygląda na bardzo legitne, 100% legit, no scam. Zdjęcie, które poszło w internet, przedstawia jakiś teren leśny, gdzie widzimy trzy postacie ubrane w białe szaty. No i pokrótce właśnie tak przedstawiała się cała legenda o sekcie z Podkarpacia. I tak szybko jak pojawiła się w internecie, tak szybko została ona obalona. W sensie niby ludzie starali się jakoś podtrzymać ten temat, publikując zdjęcia jakichś dziwnych ołtarzy stawianych przez sektę w lesie, podając historię o rzekomych, będzie cenzura, które te ryją na ławkach bądź drzewach, o pentagramach odnajdywanych przez ludzi na terenie lasu, czy ostatecznie o ofiarach ze zwierząt bądź ludzi. I tak trwało to przez pewien czas, dokładniej przez 1 bądź 2 dni, kiedy całą sytuację zaczęto obalać. Najpierw o wszystkim wypowiedział się wójt gminy Grębów, który zdementował jakiekolwiek plotki odnośnie sekty na terenie Grębowa. 26 września z kolei okoliczna parafia wydała oświadczenie na Facebooku, które brzmi następująco. Jak udało się nam ustalić, wbrew krążącym plotkom w naszej okolicy nie grasuje żadna grupa o znamionach sekty. Zdjęcie wykonane przed kilkunastoma dniami przedstawia siostry zakonne, które odwiedziły popularną restaurację w niedalekiej Jamnicy. Ponadto miejscowa policja nie wie nic o porwanych świniach, psach, kotach. Do nas także nie dotarła żadna groźba podpalenia świątyni. Więc jakby widzicie, w okolicy powstało zupełnie alternatywne uniwersum. Kiedy powstała drama w internecie o sektę i w tym temacie doczekaliśmy się apologii postu od kościoła. To jest głupie, ale nigdy czegoś takiego wcześniej nie było w internecie. Tak więc jak widzicie, ostre dramy się dzieją w internecie ostatnio, nawet kuźwa sekta z kościołem się wyzywają na Facebooku. Nieźle. Ja tam znam prawdę, wiem jak było. Wcześniej wspomniałem także, że z całą pewnością poszłoby to viralem w 2018 roku i zaraz do tego przejdę, ponieważ na całym temacie ugrać całkiem mocno starały się różne portale internetowe, wstawiające 4 akapity tekstu wypełnione reklamami na 2/3 artykułu. Całe szczęście jakiejś nie wiadomo jakiej popularności to wszystko nie zebrało. Poniekąd w pewnych aspektach tak właśnie wygląda dziennikarstwo. W internecie dochodzi do jakiejś głupiej dramy i wówczas jakiś portal zaczyna o tym pisać w nie wiadomo jaki sposób, dodając do tego swoją własną interpretację faktów, aby trochę zmusić wszystkich do paniki. Szkoda, że tak to wygląda, ale taki schemat powtarza się od lat, właśnie od tego 2018 roku. Zapewne duża część z was tego nie pamięta, bo w tamtych czasach możliwe, że jeszcze nie przeglądaliście internetu, ja wtedy zaczynałem. W sensie z youtubowaniem. I było wówczas kilka właśnie tego typu sytuacji. Głównie odpalał je DJ Palaside, który wówczas był naprawdę w ogromnej formie wyświetleniowej. Kiedy ten nagrał na temat jakiejś strasznej postaci, to gadali o tym dosłownie wszyscy. Pomijmy już tutaj tego klauna z Koszalina, ale chociażby kiedy wyszedł temat sekty z Instagrama, czyli Korwus 3 Korax, to jest tak walący fejkiem na kilometr projekt, że jestem ciekaw, czy DJ maczał palce w tworzeniu tego, czy nie. Ale strzelam, że na pewnym etapie projektu musiał być to zaangażowany. No i podobnie do tego, co widzimy obecnie, liczne portale starały się coś ugrać w tym temacie. Tak więc założę się może o owej sekcie z Podkarpacia, jak już nikt nie mówi w tym momencie, to już nigdy nikt nie będzie mówił. To był chwilowy troll fake, wzięty tak naprawdę znikąd i 100 razy lepszym tematem do dyskusji są chociażby memy z internetu, a niekoniecznie kolejna wyimaginowana sekta. No proszę was, to nie jest 2018 rok, no... Come on. Swego czasu nawet sam nagrywałem z tego wszystkiego materiały, ale to było spowodowane tym, że jako dzieciak śledziłem te wszystkie straszne rzeczy z neta i potem sam o tym gadałem. Generalnie podsumowując, to już nie jest 2018 rok i do końca nikogo nie obchodzą takie rzeczy, ani nikogo nie straszą, w przeciwieństwie do pewnego fajnego mema. I tak, ten mem wcale nie jest najgorszy, jest całkiem zabawny i jest to całkiem spoko. Jakieś 2 tygodnie temu nagrywałem dla was na temat Polar Bear 2026, czyli miś polarny z 2026 roku i generalnie nikt się tego nie spodziewał, ale mamy update w sprawie, tak jakby. Ponieważ na fali popularności tamtego mema powstał jeszcze jeden, czyli tym razem Bird 2027, ptak z 2027. No i generalnie początek tego wszystkiego jest dość podobny, ale nie do końca, bo tym razem obrazek nie pochodzi z Rosji, pochodzi spoza Rosji i został stworzony przy użyciu AI. Po prostu jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Generalnie takich obrazków powstało kilka i później gościu, który... Ciężko się o tym mówi, ale w cudzysłowie za nie odpowiada, puścił je do internetu w formie TikToka, a później ludzie puścili wodze fantazji. Generalnie sam pomysł jest całkiem spoko, zdjęcia przedstawiają się w taki sposób, że mamy tutaj takiego wielkiego, trochę zmutowanego ptaka stojącego gdzieś w górach w God of War Ragnarok, który czasem może stać z jakąś małą dziewczynką, czasem może stać sam. Generalnie według internetowych ekspertów ma być to niepokojące. No i zamysł na to wszystko jest taki sam jak przy okazji miśka z 2026. Jeszcze tego nie rozumiesz, ale zrozumiesz w 2027. Tak, dodam tylko, że ten ptak nazywa się również Opium Bird, więc pewnie słucha Playboya Cartiego i chodzi w Rick Owensach. Jeżeli wszystko dalej pójdzie w tym kierunku, za tydzień zobaczymy Capibarę 2028, a za 3 tygodnie Delfina 2029. Za rok będzie Morświn 4060. Delfina 2037 zrozumiesz najpewniej dopiero w 2037 roku, czy tam 36. Jo, broski, jak on się patrzy. Jo. I spośród tych dwóch naprawdę bardzo wartościowych i ciekawych tematów to było na tyle. Słyszymy się najpewniej w kolejnych filmach.